Rifles EX Gunker System to kompletny system umożliwiający kompleksową pielęgnację broni palnej, by działała długo i niezawodnie. Wszystkie preparaty produkowane są w Polsce. Uzyskały pozytywną opinię Wojskowego Instytutu Techniki Uzbrojenia i Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Pamiętaj, by rozkładanie broni przeprowadzać zawsze zgodnie z instrukcją producenta oraz przestrzegając procedur bezpieczeństwa. Rozłożenie strzelby dwulufowej. Sprawdź komory nabojowe, czy nie ma w nich amunicji. Zdejmij czułenko. Naciśnij klucz, złam broń i odłącz baskilę od luf. Przygotowanie do procesu pielęgnacji. Rozłóż na stole matę Rifles EX. Matę zabezpiecz czyściwem podfoliowanym Rifles EX. Doskonale absorbuje wszelkie zabrudzenia, pozostawiając pod spodem suchą powierzchnię. Pamiętaj, aby czyściwo położyć folią do dołu. Borfoam Rifles EX szczelnie wypełnia lufę, skutecznie usuwając wszelkie zanieczyszczenia. Dla wygodniejszego czyszczenia długich luf dołączyliśmy 60-centymetrową rurkę aplikacyjną. Pamiętaj, aby przed użyciem wstrząsnąć puszką przez minimum 30 sekund. Przypnij rurkę aplikacyjną do puszki zawierającej piankę. Włóż rurkę do końca lufy, zatykając wylot lufy palcem. Aplikuj pianę stopniowo, wyciągając rurkę. Powtórz procedurę dla drugiej lufy. Elementy z zaaplikowaną pianą odłóż na 10 minut. W tym czasie piana zapracuje, usuwając wszelkie zabrudzenia. W czasie, gdy piana usuwa brud z lufy, wyczyść pozostałe elementy broni. Jeżeli zauważysz, że piana zaczyna tracić gęstość przed upływem 10 minut, zaaplikuj ją ponownie. Compressed Air – niezbędne do usunięcia piasku, kurzu, a także usuwania nadmiaru preparatów z trudno dostępnych miejsc. Nie zawiera wody. Zamontuj rurkę aplikacyjną do puszki ze sprężonym powietrzem. Użyj sprężonego powietrza, aby usunąć piach i drobiny brudu z wszystkich elementów broni. Pamiętaj, aby preparatu używać pionowo. Gun Cleaner – ściśle dobrany skład chemiczny oraz najwyższe ciśnienie wśród preparatów dostępnych na rynku sprawiają, że skutecznie wypłukuje wszelkie zabrudzenia, pozostawiając broń czystą i odtłuszczoną. Gun Cleaner jest również bezpieczny dla elementów kompozytowych czy drewnianych. Pamiętaj, aby przed użyciem wstrząsnąć puszką przez minimum 30 sekund. Użyj Gun Cleaner, aby usunąć zanieczyszczenia z wszelkich elementów broni. Dzięki wysokiemu ciśnieniu i optymalnie dobranemu składowi, preparat skutecznie wypłukuje wszelkie zanieczyszczenia bez konieczności używania szczotek. Po użyciu zmywacza broń jest czysta i odtłuszczona, ale co bardzo ważne, pozbawiona ochrony. Nie odkładaj takiej broni do szafy, grozi to wystąpieniem korozji. Użyj czyściwa Rifles EX, aby usunąć resztki Gun Cleaner z broni. Czyściwo Rifles EX. Specjalistyczny materiał czyszczący o bardzo mocnym splocie włókien, który doskonale sprawdza się przy pracy zarówno na sucho, jak i na mokro. Odporne na przecięcia. Nie zostawia nitek na czyszczonej powierzchni. Surowiec na bazie celulozy i poliestru posiada wysoki współczynnik absorpcji. Care Spray zawiera oryginalny teflon, który regeneruje mikrouszkodzenia metalu oraz tworzy skuteczną powłokę antykorozyjną. Nie pozostawia tłustej powłoki. Płyn jest bezpieczny dla elementów drewnianych oraz materiałów kompozytowych, pozostawiając suchą, lśniącą i zabezpieczoną przed korozją powierzchnię. Dzięki hydrofobowym właściwościom teflonu woda nie będzie przywierać do broni, co znacząco podniesie komfort strzelania w deszczu czy śniegu. Nie będzie również przywierać igliwie czy piasek. Aby skutecznie zabezpieczyć broń przed korozją, dokładnie nanieś Care Spray na każdy czysty i suchy element broni. Nadmiar preparatu usuń za pomocą czyściwa Rifles EX, a z trudno dostępnych miejsc używając Compressed Air. Usuń resztki Borfoam z lufy za pomocą Gun Cleaner. Użyj Gun Cleaner, aby usunąć brud z zewnętrznych elementów lufy. Szczególną uwagę zwróć na komory nabojowe i ejektory. Jeżeli lufa była mocno zabrudzona, dla pewności użyj Bore Snake Rifles EX. Wyposażony jest w szczotki miedziane oraz szerszy koniec sznura osuszający lufę. Możliwość połączenia końcówek znacząco przyspiesza proces czyszczenia. Pamiętaj, żeby zawsze stosować Bore Snake w kalibrze, w jakim jest czyszczona broń. Wsuń początek Bore Snake do lufy do momentu, aż wyjdzie jej wylotem. Połącz końcówki, mocno je dokręcając. Następnie wyciągaj Bore Snake z lufy na wprost, zwracając uwagę, czy końcówki są mocno skręcone. Nigdy nie wyciągaj Bore Snake z lufy na ukos, możesz zniszczyć jej koronę. Powtórz proces w obu lufach.
Następnie zakonserwuj lufę za pomocą Curl Spray. Nanieś preparat wewnątrz i na zewnątrz luf. Pamiętaj, aby wysuszyć lufę. W tym celu użyj przecieraków. Używaj ich zawsze przeciągając od komory nabojowej do wylotu lufy. W strzelbie nie jest to krytyczne, ale jest to dobry nawyk. Jeżeli nie dysponujesz przecierakami, lufę możesz osuszyć za pomocą Bore Snake. CLP Oil przeznaczony jest do smarowania części ruchomych broni. Dzięki jego użyciu broń działa płynnie i nie generuje zacięć. Olej chroni Twoją broń przed nadmiernym zużyciem, zapewnia ochronę antykorozyjną, odporny na wysoką temperaturę. Nanieś kilka kropel oleju na ejektory wraz ze stworzniami, rygle oraz elementy ruchome czółenka. Rozprowadź równomiernie po smarowanej powierzchni. Ceramic Grease. Smar ceramiczny zapobiega zapiekaniu się elementów. Idealny do zabezpieczenia czoków w strzelbie. Odporny na działanie wysokiej temperatury do 1400 stopni Celsjusza. Wysoka plastyczność smaru przy niskich temperaturach została potwierdzona wynikami badań w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych. Jeżeli w strzelbie używasz czoków, nanieś smar ceramiczny na czystą powierzchnię pod czokiem. Następnie zainstaluj czok. Połącz lufę z baskilą. Załóż czółenko. Dokładnie wytrzyj broń z nadmiaru preparatów za pomocą czyściwa Rifle CX lub szmatki z mikrofibry. Rifle CX Gun Care System Hunter Set dedykowany do broni typu Double Barrel i Bolt Action. Preparaty Rifle CX Gun Care System do nabycia online lub stacjonarnie. Listę sklepów znajdziesz na stronie internetowej riflecx.com.